każdej przyjaźni czasem zdarzają się jednak te kłótnie i pytanie, o co wy się kłócicie najczęściej? Już teraz się nie kłócimy, ale na początku potrafiłyśmy się tak pogryźć na planie, o pierdoły, o takie głupoty, o jakieś, wiesz, no minimalne w ogóle różnice zdań. Że... Na przykład? Kurczę, nie pamiętam, już kiedyś coś kiedyś pamiętam, że była taka awantura, że Ewa uciekła do mojej łazienki, ja uciekłam na balkon i koniec, i kamera stop. Ale no, były takie kłótnie, och, na noże. Pamiętam, że chyba nawet o model samochodu się pokłóciłyśmy, no naprawdę o takie głupoty nieistotne. Teraz już na szczęście jesteśmy jak stare, dobre małżeństwo, wiesz, akceptujemy swoje wady. Ja już czasem... A jak się osiąga ten kompromis? Wiesz co, to chyba jest po prostu przyzwyczajenie i zaakceptowanie tej osoby, bo ja zawsze wiem, że Ewa będzie mówiła pewne rzeczy, w tym tygodniu mówi to, a w przyszłym tygodniu mówi zupełnie odwrotnie. I ja już po prostu to biorę, wiesz, biorę ją taką, jaką jest, a ona z kolei mówi, ja już mam dosyć tego twojego perfekcjonizmu, czy ty zawsze musisz to tak wszystko idealnie robić, a ja tak zawsze. No wiem, ty taka jesteś, więc ja już ciebie po prostu biorę taką, jaka jesteś, więc chyba czas po prostu.